Medytacja jest doświadczaniem. Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu z obecnością. Na wstępie, jak zwykle, przypomnę, że nie jestem żadnym nauczycielem, guru, mistrzem, ani niczego nie nauczam. Wskazuję jedynie na ciało. Kiedy go doświadczasz, pojawia się inny stan świadomości. Pojawia się spokój. Tym właśnie jest medytacja. I to staram się przybliżyć. Na ostatnim spotkaniu obiecałem, że dzisiaj zajmiemy się koanami. Trochę dzisiaj chrypię, bo jestem podziębiony. Mam nadzieję, że ogólnie wszyscy wiecie, czym są koany. Pokrótce przypomnę, że jest to taka krótka historia, która generalnie sprowadza się do pytania, na które nie ma intelektualnej odpowiedzi. Na przykład, ile jest liści w lesie? Koan oczywiście na to pytanie nie ma intelektualnej odpowiedzi, ale jest odpowiedź empiryczna. Koan ma za zadanie, podobnie jak pytanie, kim jestem, czy spoglądanie w źródło wypływających myśli, koan ma za zadanie uspokoić umysł i doprowadzić do tego, że myśli znikają, że znikają wyobrażenia, pojawia się czysty umysł i pojawia się wgląd, a z nim pojawia się zrozumienie, głębokie zrozumienie, czyli jak w języku świata relatywnego mówimy, pojawia się oświecenie. Koan jest jednym z takich sposobów na zatrzymanie umysłu. Jak wiecie, byłem szkolony na mistrza Zen, w takim odłamie Zen, który się nazywa Rinzai. Nauczyciel, do którego przyszedłem, potwierdził moje niby głębokie zrozumienie i zachęcał mnie do tego, żebym nauczał i żebym sam został mistrzem Zen. W tej linii nie wystarczy potwierdzenie zrozumienia. W tej linii ważne jest, żeby rozwiązać koany. To jest 48 koanów z Mumonkanu, 100 koanów z zapisków Błękitnej Skały i jeszcze trochę koanów takich dodatkowych, około 230 koanów. Zatem żeby zostać formalnie mistrzem Zen tej linii, żeby dostać przekaz, musiałem rozwiązać te wszystkie koany. Otrzymałem od nauczyciela swój pierwszy koan, koan Mu. Przyjechałem do domu, usiadłem w zazen i czekałem, kiedy przyjdzie odpowiedź. Odpowiedź nie przyszła. Nie przyszła jeden dzień, drugi dzień, minął tydzień, miesiąc. Nie mogłem zrozumieć tego, że nauczyciel powiedział, że posiadam głębokie zrozumienie, a nie potrafię rozwiązać koanu.
Poprosiłem więc o spotkanie, udałem się do mistrza i zadałem mu to pytanie. Jak to jest, że potwierdziłeś moje zrozumienie, a nie jestem w stanie rozwiązać koanu? I wtedy mistrz mi powiedział, twoje zrozumienie jest głębokie, poszedłeś bardzo daleko i musisz się troszeczkę cofnąć, żeby koan rozwiązać. Przyjechałem do domu, nie bardzo wiedziałem, jak rozumieć te słowa, ale domyśliłem się, że muszę do medytacji wnieść element intelektu. I faktycznie, kiedy wniosłem ten element intelektu, pojawiła się bardzo szybko odpowiedź. Pojechałem do mistrza, zaprezentowałem odpowiedź. Mistrz był bardzo zadowolony. Otrzymałem jeszcze sporo pytań względem tego koanu. Ze wszystkich moich odpowiedzi był zadowolony i otrzymałem następny koan do rozwiązania. Potem poszło już bardzo łatwo. Nawet nie, że codziennie nowe rozwiązywałem, tylko w zasadzie co przeczytałem, to od razu pojawiała się odpowiedź. Może nie w każdym przypadku, ale w większości. Jeździłem z tymi odpowiedziami do mistrza. Mistrz je poświadczał. Ale w pewnym momencie, siedząc w domu nad kolejnym koanem, przyszła mi taka myśl, że jak to jest, że rozwiązuję te koany, ale nie czuję, żeby to mi cokolwiek dawało. Mało tego, do medytacji, którą wtedy uprawiałem w zupełnie inny sposób, bo ja uprawiałem tak zwaną szykantazę, czyli utrzymywałem czysty umysł, utrzymywałem, nie lubię tego zwrotu, ale tak to dzisiaj nazwijmy, czysty umysł wyobrażeń. A tutaj musiałem wnieść element intelektu. Okazało się, że kiedy rozwiązałem swój pierwszy koan, znalazłem sposób, w jaki rozwiązuje się koan. Wtedy zacząłem w tą drogę wątpić. Zacząłem się zastanawiać, jak to. Poznałem klucz do tego, jak koany rozwiązywać. I w zasadzie stało się to dla mnie taką intelektualną zabawą. Pojawiło się wielkie wątpienie co do tego sposobu, co do w ogóle odłamu rinzai. Zacząłem się zastanawiać, jeśli nie rinzai, to w takim razie może jakiś inny odłam zen, może soto, a może w ogóle nie zen? Kto miał rację? Czy Budda miał rację? Czy Jezus miał rację? Czy ścieżka Advaity? Czy yoga? I przyszło takie olśnienie, że jak to, że nauczyciel poświadczył głębokie zrozumienie, miałem zostać mistrzem zen. W zasadzie od strony teoretycznej nauczyciel twierdził, że ja już posiadam to zrozumienie. Te koany były tylko pewną formalnością. A tak naprawdę, gdyby przyszedł do mnie uczeń i by się spytał, słuchaj, jaką drogą mam iść, to nie umiałbym mu udzielić uczciwej odpowiedzi, bo sam nie wiedziałem. Sam się pytałem, jak to jest możliwe, że posiadam według mistrza zrozumienie, a jednak sam nie jestem pewien tej drogi. Musicie zrozumieć, że ja z tym prawie 20 lat codziennie, bardzo intensywnie medytowałem i to moje wątpienie stało się bardzo, bardzo mocne. Zen dla mnie był świętością. W momencie, kiedy miałem
Rozwaliło mi się najpierw jedno kolano, potem drugie od siedzenia w lotosie. Ja sobie wykombinowałem, że gdyby doszło do operacji i miałbym mieć, znaczy do operacji musiało dojść, ale gdybym miał mieć nogę sztywną, to chciałem poprosić lekarza, żeby on tak mi tę nogę ułożył, żebym mógł siedzieć w zazem. Nie żebym chodził, żeby ona była sztywna na prosto, tylko żebym mógł po prostu siedzieć, bo było to dla mnie ważniejsze od życia tego codziennego. Zen był dla mnie taką najświętszą drogą, jedyną drogą, w którą wierzyłem, a jednak poddałem ją wątpienie. Po tylu latach, w bardzo mocne wątpienie. I w pewnym momencie, w tym głębokim wątpieniu, w tej dezorientacji, przyszło zrozumienie, że tylko w sobie mogę odnaleźć jedyną prawdziwą odpowiedź. I wtedy nastąpiło wydarzenie, które ciężko mi nawet nazwać wglądem, bo bardzo różniło się od wglądu. Było to coś czysto fizycznego, bolesnego. Zniknął cały świat. Trudno mi jest o tym nawet słowami opowiedzieć, ale kiedy świat powrócił, zostało jasno ujrzane, że każda droga do oświecenia, dzisiaj używam tego języka świata relatywnego, każda droga do oświecenia jest również formą, a każda forma pochodzi z umysłu. I żeby poznać prawdę, musimy pozostawić na końcu wszelkie formy. Również tą drogę, która doprowadziła nas na skraj iluzji. Dlatego zrezygnowałem z reprezentowania tej szkoły, ze wszystkich innych szkół, dróg i nie zostałem mistrzem Zen i z tej drogi odszedłem. Słyszałem o mistrzu, który, już nie pamiętam w jakich to było latach, ale to był jeszcze chiński mistrz, chyba coś koło 1100 roku, który doszedł do podobnych wniosków jak ja, podejrzewam, bo zapiski, oryginał zapisków Błękitnej Skały, czyli 100 koanów, wrzucił, zdaje się, do ogniska, bo stwierdził, że adepci Zen w momencie, kiedy zaczynają rozwiązywać koany, kiedy odnajdują tą drogę, pierwszy koan jest może trudniej rozwiązać, ale kiedy odnajdujesz tą drogę, w jaki sposób koan rozwiązać, potem może się wytworzyć, nie musi, ale może się wytworzyć właśnie takie przywiązanie do intelektualnej zabawy i wiara w to, że każdy następny koan, który rozwiązałem, przybliża mnie do coraz jaśniejszego rozumienia i staje się coraz bardziej oświecony. I paradoksalnie takie podejście do koanów umacnia tylko ego. Umożliwia, przepraszam, odcina nas od możliwości dojścia do tak zwanego oświecenia drogą koanów. Jest znany taki przypadek pośród w zasadzie mistrzów Zen, ten przypadek jest tylko znany. Rzadko kto go upublicznia, ale mi się wydaje, że warto, żebym o tym opowiedział publicznie. Do znanego mistrza Zen
w zasadzie naszych czasów, którego wszyscy znacie. Mniejsza z tym o to, jak się nazywał, przyszedł jego uczeń, który przeszedł przez cały trening koanów, miał zaliczone wszystkie koany. Nie pamiętam, czy on już miał przekaz, czy już był formalnie mistrzem Zen, czy za chwilę miał zostać, ale przeszedł tą całą drogę i przyszedł do swojego mistrza i zadał mu takie pytanie. Mówi, posłuchaj, przeszedłem przez całą drogę, rozwiązałem wszystkie koany, ale nie czuję, żebym dotknął prawdy. A na to mistrz odpowiedział mu, o, to wydarza się jedynie nielicznym. No cóż. Ja sam uważam, że warto jest rozwiązać przynajmniej jeden koan. Dla mnie takim królem koanów jest koan Mu. Uważam, że warto rozwiązać przynajmniej jeden koan, ponieważ inne drogi prowadzące do tak zwanego oświecenia, czy to będzie yoga, czy to będzie advaita, czy to będzie religia chrześcijańska, czy jakakolwiek religia, te wszystkie drogi nie posiadają takiego narzędzia, którym można sprawdzić dla siebie samego głębokość i jasność zrozumienia. Ponieważ często pojawiają się w medytacji różnego rodzaju stany, nazwijmy je stany mistyczne, które bardzo łatwo wziąć za oświecenie. Dlatego niesłychanie ważnym jest, aby koan, który uważamy, że już w sercu, że go rozwiązaliśmy, żeby ten koan poświadczyć u mistrza, do którego mamy zaufanie, żeby on poświadczył, że faktycznie go rozwiązaliśmy. Bo to jest bardzo złudne. Może nam się wydawać, że koan został rozwiązany. Także to poświadczenie jest bardzo ważne. Natomiast koan jest o tyle fajną sprawą, że jest jedynym takim narzędziem, gdzie mistrz może poświadczyć to zrozumienie i może poświadczyć jasność i głębokość tego zrozumienia. Oczywiście ten mistrz sam musi posiadać to jasne zrozumienie. Jednak przeżyłem w tej kwestii niedawno dość duży szok. Okazało się, że jest pewna książka, nie pokażę wam tytułu, bo nie chcę jej promować. To jest książka, w której znajdują się odpowiedzi na koany. Prawie 20 lat miałem do czynienia z Zen, a nie wiedziałem, że taka książka istnieje. Zresztą mało osób się chyba orientuje, że taka książka istnieje i niełatwo jest ją dostać. Napisał ją mnich, więc tak, to był pierwszy szok, że w ogóle taka książka istnieje. Drugim szokiem było to, że napisał ją mnich około 100 lat temu, który się wkurzył na to, że na te same koany w różnych szkołach Rinzai nauczyciele wymagają różnych odpowiedzi. To jest absurd, ponieważ odpowiedź na... Nie ma czegoś takiego jak poprawna, jedyna poprawna odpowiedź na koan.
to jasność rozumienia mistrza może jedynie określić, czy uczeń, który odpowiada, udziela empirycznej odpowiedzi na koan, czy on posiada to zrozumienie. Te odpowiedzi mogą się w różnych kwestiach różnić, bo nie chodzi dokładnie o to, żeby zaprezentować identycznie to samo, co zaprezentował poprzednik. Więc jeśli jakaś szkoła narzuca na mistrza, że tylko ten sposób prezentacji jest możliwym do zaakceptowania, to jest po prostu ignoranctwem, to jest odejściem od idei, jak gdyby używania tego narzędzia. Ten mistrz się na to wkurzył i na 150 koanów przytoczył odpowiedzi. W zasadzie na każdy koan przytoczył odpowiedzi, które są wymagane w zależności od szkoły. Przeżyłem trzeci szok, kiedy zacząłem czytać odpowiedzi zawarte w tej książce na mój ulubiony koan, o którym już wam mówiłem. Dla mnie takim królem koanów jest Koan Mu, ponieważ moim zdaniem mnich nie udzielił tutaj pełnych odpowiedzi, a w jednym wypadku udzielił wręcz złej wskazówki. Zacząłem się pytać sam siebie, jakie zrozumienie posiadali ówcześni mistrzowie, że dopuszczali niepełne odpowiedzi, które przytoczył, przynajmniej w tej kwestii koanu mu, ten mnich. Zacząłem się zastanawiać, jakie zrozumienie prezentują dzisiejsi mistrzowie, jeśli otrzymali przekaz od mistrzów, którzy sami z różnych powodów, nie wiem, czy nie posiadali pełnego zrozumienia, czy po prostu nie wiem, może było dużo mnichów. Słyszę o takich mistrzach, których mieli po kilka tysięcy mnichów. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak oni mogli bezpośrednio z nimi współpracować, ale to już jest inna sprawa. Musicie wiedzieć, że przekaz od samego Buddy został wielokrotnie przerwany. W zasadzie to bez różnicy, czy wielokrotnie, czy raz. To tak trochę jakbyś wisiał na linie nad przepaścią i lina by się urwała. No, mało cię interesuje już, czy się urwała w 5 miejscach, czy w jednym. Ważne, że się urwała. Już kilka razy mówiłem o przekazie. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, co to jest przekaz. W każdym razie przypomnę, czym jest przekaz od samego Buddy, dlaczego nazywa się od samego Buddy. Za czasów Buddy, na temat tej historii jest parę wersji, ale przytoczę taką najbardziej, może esencjonalną i najkrótszą. Budda miał kilku osobistych uczniów, których nauczał. No i w pewnym momencie doszedł do wniosku, że już powoli on odchodzi od nauczania, powoli kończy się jego życie i chciałby uczynić
następcę swoich nauk. Są różne wersje na ten temat, jak to spotkanie wyglądało. Przytoczę wam taką najprostszą. Budda spotkał się ze swoimi uczniami, było ich kilku. Przez jakiś czas się nie odzywał, a potem podniósł kwiat i powiedział, że ten z was, który przytoczy najlepiej rzeczywistość, ten zostanie spadkobiercą moich nauk. Jeden mnich powiedział jakiś wiersz, drugi powiedział parę mądrych słów, a jeden z nich, Mahakasyapa, o ile dobrze wypowiadam jego imię, Mahakasyapa się tylko uśmiechnął. I Budda jemu przekazał kwiat i powiedział, że tobie przekazuje swoje zrozumienie, ciebie czynię spadkobiercą swoich nauk. Budda w ten sposób uczynił go równym z sobą, bo Budda, my mówimy Budda, ale tak w zasadzie naprawdę Sakyamuni, na Sakyamuniego mówimy Budda, wtedy piszemy Budda wielką literą. Ale Budda jest tak naprawdę stanem umysłu, zatem Sakyamuni uznał Mahakasyapę jako równego sobie, czyli że również jest Buddą. I to był przekaz od samego Buddy. Potem Mahakasyapa miał swoich uczniów i uczniom, którzy używając tego języka relatywnego się oświecili, udało im się dojść do zrozumienia. Mahakasyapa uczynił następny przekaz. A oni swoim uczniom i tak do dzisiejszych czasów. Dlatego to się nazywa przekaz od samego Buddy i każdy mistrz Zen dostaje taki przekaz od swojego mistrza i to jest przekaz od samego Buddy. Natomiast musicie wiedzieć o tym, że ten przekaz został przerwany. I w zasadzie, no, dzisiaj to jest taki tylko teoretyczny przekaz. Budda przewidział upadek jego wskazań. Chciałbym przypomnieć, że Budda nigdy nie był buddystą. Wikipedia podaje, że Budda był założycielem buddyzmu. Budda nigdy nie był buddystą. Ja bardzo rozróżniam ludzi, którzy praktykują zazen i buddystów. Budda wskazywał cały czas, nawet nie na koany, bo w jego czasach nie było koanów, to dopiero chyba Chińczycy wymyślili koany. Nie wiem dokładnie, nie znam tej historii. Budda wskazywał na medytację shikantaza, czyli na siedzenie z czystym umysłem. Natomiast buddyzm zatracił tą esencję nauk, wskazań Buddy i zrobił z tych wskazań wierzenia, religię, rytuały. Buddyzm na pewno jest bardzo pomocny. Są różnego rodzaju medytacje, które pomagają poczuć się lepiej. Medytacja szczerego serca, już nie pamiętam nawet tych nazw. W każdym razie te różnego rodzaju medytacje, które poznają buddyści, one są bardzo podobne, bardzo pomocne w tym, że można
oczyścić na daną chwilę umysł z wyobraźni, z tworów, które nas męczą. Problem w tym, że kiedy medytacja się kończy, po kilku godzinach, po kilku dniach, umysł powraca i znowu zaczyna się chaos. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że nie jestem przeciwko żadnej religii. Na początku, w szczególności kiedy jesteśmy osobą wrażliwą, no, szukamy wyjścia z tego cierpienia. Odkrywamy, że w tym konsumpcyjnym świecie nie jesteśmy w stanie odnaleźć całego szczęścia. Kierujemy swoje kroki właśnie w stronę religii. I religia jest czymś takim fajnym, co pomaga zatoczyć nam jak gdyby takie koło i zwrócić nam uwagę na to, że musimy poznać przede wszystkim siebie. Wszyscy, nie wiem jakiego słowa użyć, wszyscy liderzy każdej religii, czy to Budda, czy to Jezus, czy każda z tych osób nie nauczała wiary, ale ona wskazywała na to, że wszelkie odpowiedzi możesz znaleźć jedynie w sobie. Dlatego religia jest czymś, co bardzo nam pomaga w tym, żeby podążać pewną drogą, na której końcu odnajdujemy to, że musimy spotkać się z samym sobą i w sobie poszukać tych odpowiedzi. Ale jaka jest odległość od ciebie samego? Nie ma żadnej odległości. Kiedy dochodzisz religią do jej skraju, tak jak ja na początku dzisiejszej mowy, nagle rozumiesz, że to, co cię dzieli od poznania siebie, jest właśnie droga, którą kroczysz. W tym wypadku religia. Nieważne jak wzniosła. I nie poznasz siebie, nie poznasz prawdy, dopóki tego nie odrzucisz. Nie wiem, gdzie macie szukać swoich mistrzów. Najlepiej nie szukajcie ich wcale. Wszystkie odpowiedzi odnajdujecie w sobie. Kiedy próbujesz podążać drogą jakiegoś konkretnego mistrza, stajesz się jego biernym naśladowcą. To często można obserwować właśnie wśród wyznawców jakiegoś guru, czy jakiegoś właśnie lidera jakiejś religii, że to są wyznawcy, naśladowcy. Jimi Hendrix był jeden. Michał Anioł, Buonarroti był jeden. Leonardo da Vinci był jeden. Nie jesteś w stanie stać się drugim Jimem Hendrixem ani Leonardem da Vinci. Możesz patrzeć się, w jaki sposób oni szli drogą, w jaki sposób podążali. Możesz patrzeć się na wskazówki, które dawali. Ale jesteś niepowtarzalny i nie jesteś w stanie odnieść
Nie jesteś w stanie stać się drugim Jimi Hendrixem. Nie jesteś w stanie stać się drugim Sakyamunim. Nie jesteś w stanie stać się drugim Chrystusem. Ponieważ jesteś niepowtarzalny. I twoja droga jest również niepowtarzalna. Dlatego możesz korzystać ze wskazówek, ale musisz odnaleźć drogę sam do samego siebie. Do czego was bardzo zachęcam. Dzisiejsza mowa dobiegła końca. Tak jak wspominałem na ostatnim spotkaniu, powiedziałem już wszystko na temat medytacji. Nie mam nic do dodania. Nie wiem, jak będą wyglądały nasze przyszłe spotkania. To się dopiero okaże. Jeśli wy przychodzicie, przychodzę ja. Jeśli wy przestaniecie przychodzić, przestanę przychodzić ja. Jeśli będziecie mieli pytania, pojawią się odpowiedzi. Jeśli nie będzie pytań, będzie tylko medytacja. Sam jestem teraz ciekaw, co... Jak to się mówi w tym świecie relatywnym, co przyniesie czas. Czas oczywiście jest iluzją w tej chwili obecnej. Dzieją się wydarzenia, ciągłe przemiany. Nic, co ma formę, nie jest stałe. A ja jestem ciekaw, jakiej ewolucji dokonają te nasze spotkania. Chciałem się was spytać, czy są jakieś pytania? Tak? Mówiłeś coś takiego, że... Głośniej proszę. Mówiłeś coś takiego, że nikt się mylił przy tym, że udzielał jakichś błędnych wskazówek. Chciałam zapytać, w jakiej kwestii? W jakiej kwestii mnikt się mylił, udzielał... Chciałam odpowiedzi, tak. Mnich napisał w tej książce następujące słowa. Punkt, który ma zostać zrealizowany, to nie natura Buddy w odniesieniu do psa, ale natura potwierdzenia i negacji. Ja czytam tutaj słowa dotyczące koanu, o którym mówiłem. Jeszcze raz je powtórzę. Punkt, który ma zostać zrealizowany, to nie natura Buddy w odniesieniu do psa, ale natura potwierdzania i negacji. Punkt, który ma zostać zrealizowany, to nie natura Buddy w odniesieniu do psa, ale natura potwierdzania i negacji. Otóż nie. Punkt, który ma zostać zrealizowany, to natura potwierdzania i negacji, ale również i natura Buddy.
Tutaj jest jeszcze drugie takie zdanie o tej wskazówce, wam mówiłem. Uczeń podejmuje odpowiedź Joshu, krzycząc odpowiedź. Tutaj pisze jaką odpowiedź. Ja wam tej odpowiedzi nie przeczytam. Więc jeszcze raz. Uczeń podejmuje odpowiedź Joshu, krzycząc odpowiedź i w ten sposób dodaje do odpowiedzi pilność widzenia. Czyli krzykiem dodaje do odpowiedzi pilność widzenia. Nie. Absolutnie nie. Tutaj może mnie trochę mistrzowie Zen będą źli na mnie, że zdradzam pewne tajemnice, ale krzycząc odpowiedź, mnich wcale nie dodaje do odpowiedzi pilności widzenia, a właśnie wskazuje na naturę Buddy. I dlatego w jednym przypadku jak gdyby mnich udzielił tutaj niepełnych odpowiedzi, a w drugim przypadku, tak jak mówiłem, udzielił mylnej wskazówki. Jeszcze jakieś pytania? Głośniej proszę. Mówiłeś, że dla ciebie najważniejszy jest koan mu, tak? Tak. To jeśli możesz, to powiedz coś więcej. Przybliżyć koan mu. Cóż, jest parę wersji koanu mu. To jest koan, który zdaje się powstał około 800 roku naszej ery, ale był też używany w Chinach, a potem był używany w Japonii w trochę krótszej wersji. Natomiast tak naprawdę te wersje są bez znaczenia. Powiem wam najkrótszą i taką najbardziej esencjonalną wersję koanu mu. Do wielkiego, bardzo mądrego mistrza Joshu przyszedł mnich, który wcale nie był głupi. Niektóre książki wskazują na to, że on nie posiadał zrozumienia, ale to nie jest prawdą. On wcale nie był głupi. Posiadał jasne zrozumienie. Więc do mistrza, do wielkiego mistrza Joshu przyszedł cwany mnich i zadał mistrzowi bardzo podchwytliwe pytanie. Czy pies ma naturę Buddy? Musicie wiedzieć, że pies w tamtych czasach i w tamtej kulturze był najbardziej upadłą istotą. Tak trochę dzisiaj w naszej kulturze mówimy świnia, że świnia to jest coś najgorszego. No właśnie, to jest ten problem z koanami, że też żeby je rozwiązywać, to trzeba trochę wejść w tamtą kulturę, w tamte czasy, to jest kolejna trudność. Zatem mnich zadał pytanie, mając na myśli już tą najbardziej upadłą istotę, czy nawet pies, czy pies ma naturę Buddy. Dlaczego to pytanie było podchwytliwe? Było podchwytliwe z tego powodu, że już Budda kiedyś powiedział, że wszystkie istoty, czyli również pies, wszystkie odczuwające istoty posiadają naturę Buddy. A zatem oczywistym było, że pies również ją posiada.
Natomiast mistrz był cwany, zorientował się, że został wystawiony na próbę. Gdyby odpowiedział tak lub nie, to wtedy by użył języka świata relatywnego. A uczeń, czy uczeń, mnich w zasadzie zadał mu takie pytanie, bym powiedział koanowe, zmusił go do odpowiedzi empirycznej. I gdyby Joshu odpowiedział, że tak lub nie, to wtedy by przepadł. Okazałby brak jasnego zrozumienia. I wtedy Joshu wykrzyknął mu. Mu, z tego co słyszałem, w starochińskim oznacza nie ma, pusty, nic, ale nie jest istotny sens tego, tej odpowiedzi, sens intelektualny, nie jest istotne znaczenie tego słowa. Bardzo istotne jest to, w jaki sposób i z jakim stanem umysłu odpowiedział Joshu mnichowi i uratował, że się tak wyrażę, swoją cześć. No i właśnie, nawiążę tu z powrotem do tej książki. Bo po pierwsze, krzycząc mu, które tak naprawdę było pozbawione logicznego sensu, Joshu wskazał na naturę potwierdzania i negacji. Umiał opuścić świat wyobraźni i umiał się odnieść do jedności. Ale krzycząc, co już wam zdradziłem, odniósł się do natury Buddy. Odniósł się do tego, skąd pojawia się i dokąd odchodzi jedność. Dlatego te odpowiedzi są niepełne. Joshu swoją odpowiedzią, jeśli zgłębisz ten koan i zrozumiesz go, Joshu swoją odpowiedzią pokazał, po pierwsze, świat jedności, a po drugie pokazał, że jest tylko to ciało, tylko ten ciało umysłu. I za sprawą tego ciała umysłu pojawia się ten świat, którego doświadczamy. Mój nauczyciel, z którym rozwiązywałem koany, nie zaakceptowałby tych odpowiedzi, które... zaakceptowałby te odpowiedzi, ale nie zaliczyłby całego koanu, ponieważ nie jest to jasne widzenie prawdy. Dzisiaj długo mówiłem, mam już mało czasu. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to może pozostawmy je na czas, który spędzimy w kuluarach. Dzisiaj odwiedził nas Bartek, nasz przewodnik do Indii. I też na temat wyjazdu do Indii porozmawiamy sobie w kuluarach.
Natomiast tydzień temu na gorącą poduszkę zaprosiłem Michała i korzystając z tego, że dzisiaj jest Bartek, że przyjechał z Krakowa, chciałem się spytać, Bartek, ciebie, czy na ochotnika może miałbyś ochotę usiąść na gorącej poduszce? No, spróbuję. Usiądź proszę tutaj, kamera cię nie będzie widziała. Proszę tylko nie potrąć żadnego kabla, bo nam się wszystko tutaj powywraca. Cieszę się bardzo, że przyjechałeś. Ja też. Napisałeś do mnie SMS-a i chciałem się spytać, czy z tego SMS-a mógłbym przytoczyć to zdanie. Jak najbardziej. Bartek napisał takie zdanie w SMS-ie. U mnie okej, choć wciąż mam, w cudzysłowie, mam poczucie ja. U mnie okej, choć wciąż mam poczucie ja. Chciałem się spytać, czy chciałbyś się ze mną razem przyjrzeć rzeczywistości? Jak najbardziej. Spójrzmy się na tą salę. Co tutaj jest? Jest lampa, poduszki, maty, podłoga, drzwi. Powiedz, czy te drzwi, czy one mają jakąś formę? Mają. Bardzo dobrze. Czy mają jakiś kolor? No, mają. Spójrzmy się teraz na podłogę. Czy ma ona jakiś kolor? No ma. Jakąś strukturę? Jak najbardziej. Spójrz się teraz na dzwonek. Czy on posiada formę? No, posiada. Kolor? Też. Strukturę? Też. Dźwięk? No, jak słuchasz, posiada. Zapach? Generalnie kiepski węch, ale pewnie można powiedzieć, że jakiś zapach jest. Bardzo dobrze. A teraz odwróć swoją uwagę o 180 stopni i powiedz, z jakiego miejsca patrzyłeś. Nie spiesz się z tym. Spójrz się na to miejsce i powiedz, z którego miejsca patrzysz. Nie musi to być precyzyjnie wskazane. Ale spróbuj się spojrzeć w to miejsce, z którego patrzysz. Czy możesz to miejsce odnaleźć?
No tak szczerze mówiąc, to... To nie mogę znaleźć takiego miejsca. Nie wiem, gdzie jest. W jakiej odległości jest to miejsce od ciebie? No tej głosi to chyba żadnej nie ma. Bardzo dobrze. To gdzie jest ten brak odległości? Pokaż go. Gdzie on mniej więcej się znajduje? Czy on jest gdzieś tutaj na zewnątrz? Wszędzie? Więc... Skąd... Nie ma tego braku odległości, to jest jakby... Nigdzie, albo wszędzie. Skąd patrzysz się na lampę? Spójrz się na to miejsce. Skąd patrzysz się na lampę? No patrzę się z głowy. Jest takie wrażenie, że z głowy. Takie, znaczy takie jest wrażenie. Okej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A teraz spójrz się tam, w głowę. I powiedz, czy widzisz tam formę głowy? Nie, nie widzę. Czy to jest ograniczone czymś? No powiedziałbym, że nie. Bardzo dobrze. Czy ma jakiś kolor? No też raczej nie ma. Jakąś wagę? Nie. Jakiś zapach? Też nie ma. Jakiś dźwięk? Nie. Czy to jest małe, czy duże? Czy może... Nie ma chyba rozmiarów. Świetnie. Czy kiedy... Przekierowujesz uwagę z głowy, na przykład do ręki czy nogi, to czy pojawiają się jakieś kształty, ograniczenia, kolory? Nie. Świetnie. Bardzo dobrze. Czy odnajdujesz tam... Tam jest istnienie, jest odczucie istnienia, ale czy jest jakaś forma, na którą mógłbyś wskazać i powiedzieć, że to jest ja? No w zasadzie nie. Jest to poczucie istnienia, ale nie odnajdujesz formy ja. Nie mogę znaleźć nic takiego. Czy... Jak byś nazwał to miejsce, które nie ma wymiaru, które nie ma koloru, które nie ma wagi? Czy umiesz jakoś je nazwać? Czy jest jakaś na to nazwa? Nic mi do głowy nie przychodzi. Świetnie. Bardzo dobrze.
różnych szkołach to różnie nazywają. Nazywają to pustką. Nazywają to świadomością. Nazywają to Bogiem. Kiedy to budzisz, kiedy medytujesz na siedząco, na poduszce, co wszystkim polecam, to wtedy zaczynasz to budzić. I pojawia się coraz większa jasność, że z tego nieokreślonego czegoś, o czym nie można powiedzieć coś, bo to nawet nie ma podmiotu, nazwijmy to umownie pustką, choć już sama nazwa wprowadza nas na mylną drogę. Nazwijmy to roboczo pustką. Z tej pustki pojawiają się wszelkie formy. I w tej pustce odchodzą. Z tej pustki pojawia się ten cały świat. Pojawia się to ciało, na sprawę którego pojawia się ten cały świat i wszystkie formy z powrotem do pustki odchodzą. Kiedy kontemplujesz, kiedy budzisz tą przestrzeń, tą pustkę, wtedy w pewnym momencie orientujesz się, że ta pustka przenika wszystkie formy, że wszystkie formy są puste. I wnętrze staje się wewnętrzem, a wewnętrze staje się zewnętrzem. Znika podział. Jest jedność, istnienie, z którego pochodzi każda forma. Pustka jest formą, a forma jest pustką. Kiedy połączysz formę i pustkę, wtedy pojawi się mu. Czy umiesz pokazać, czym jest mu? Czy umiesz połączyć pustkę i formę? To wszystko. Pozostawię ci z tym pytaniem i już sam na sam sobie popracujemy. Bardzo dobrze. Nie ma ja w tej przestrzeni. Jest odczucie istnienia za sprawą tego ciała. Pojawia się odczucie istnienia. Ale ja tam nie mam. Rozjaśnij widzę. Idź na swoje miejsce. Czas nas goni. Dziękuję wam za przybycie, dziękuję wam za spotkanie i zapraszam was wszystkich do medytacji. Usiądźcie wygodnie, ułóżcie się, nie każdy zajmie pozycję, w której może się dobrze rozluźnić.
Dam wam troszkę czasu, uderzę w dzwonek i rozpoczniemy medytację.